Nagrywam to drugi raz. Za pierwszym mi nie wyszło w ogóle, więc... Tak, nagrywam jeszcze raz. Zadałam wam na Instagramie pytanie, czy chcielibyście zobaczyć moją kolekcję Pop LPS. W sumie to nie lubię określenia pop, ale tak się przyjęło. Zawsze kiedyś mówiłam unikaty na shorthairy, dogi niemieckie, jamniki i spaniele, ale dużo osób mi poprawiało, że nie mówi się unikaty, tylko pop, więc niech będzie, że pop. Więc zadałam wam pytanie na Instagramie, zrobiłam ankietę, czy chcielibyście zobaczyć moją kolekcję i napisaliście jejku. I powiedzie... I zagłosowaliście, że tak, 90% osób powiedziało, że tak, więc witajcie. Parę lat temu nagrałam taki filmik, ale od tego czasu moja kolekcja się powiększyła, więc zapraszam do oglądania. Zacznę od dogów niemieckich, bo mam ich najmniej, czyli tylko dwa. A jest mi przykro, bo bardzo lubię dogi niemieckie, ale no cóż. Pierwszym moim dogiem niemieckim był ten. Jest cały brudny, bo leżał w pudełku po prostu i się ocierał z tymi wszystkimi petropami, więc jest po prostu brudny. Taki... Ale bardzo go lubię. I moim drugim dogiem niemieckim jest ten. I jest bardzo ładny. Stan w ogóle idealny jest jego. Nie ma, nie wiem, żadnej jakiejś ryski ani obdartego noska czy coś. Jak tak patrzę, to jednak ma tutaj leciutko obdarty nosek. Tutaj tak malutko, ale tego nawet nie widać. Dalej pokażę wam spanielki. Mam ich, nie wiem... Nie wiem ile. Chyba z 4. Pierwszym moim spanielkiem był ten. Mam go od nowości. Tutaj jest w ogóle popisany jakimś flamastrem i ma trochę obdarty nosek, ale to nic. I powiem wam, że ona jest bardzo ładna. Nie należy może do moich ulubionych, ale jest bardzo ładna. I muszę jakby... częściej nagrywać nią w jakichś filmikach, w sensie używać jej w filmikach. Pokażę wam następnie takiego spanielka i no, nie podoba mi się on w ogóle prawie. Gdyby miał inne oczy, a nie takie nalepiane, to byłby naprawdę bardzo ładny. Po prostu te oczy nie podobają mi się. Dalej pokażę wam taką spanielkę. I bardzo mi się ona podoba, jest bardzo ładna, ma ładny kolor fioletowy, ma takie kwiatuszki w oczach i jest przeurocza. I następnie Elizabeth z mojego serialu Dyskrecja. Bardzo, bardzo jest ładna, taka zwykła, ma zielone oczy, no mówię, bardzo ładna. Dalej wam pokażę Collie. Miałam kiedyś dwa takie, ale sprzedałam bardzo dawno temu, więc mam teraz jednego. I ciągle nie wiem, czy to jest chłopak, czy dziewczyna. Bo jakby u części osób jest to chłopak, u drugiej części dziewczyna, więc nie wiem. U mnie chyba jest to chłopak, ale jak patrzę na te rzęsy, no to kurczę, no jednak taka dziewczyna. Ale zazwyczaj był to u mnie chłopak, więc tak zostaje na razie. Następnie wam pokażę tego Coli. On tutaj ma jakieś takie brudne coś, będę musiała go umyć. I bardzo ładny, taki zwykły, szary, ma niebieskie oczy, bardzo go lubię, ma magnesik i ma rdze na szyi. Ups! Dalej mamy Alice, też z mojego serialu Dyskrecja. I bardzo ładniutka jest, jest w stanie idealnym i ma dziurka. Następnie pokażę wam mojego ukochanego Chrisa. Bardzo mi się podoba, jak on wygląda i ogólnie jest uroczy. I ma czerwony magnesik. I tak się składa, że mam... dwa razy tą figurkę. Tylko, że tutaj ma po prostu obdarty ten pyszczek. I pomalowałam go eyelinerem przed chwilą, bo coś próbowałam i nie wyszło mi. Będę musiała to zmyć. I no. Myślałam, żeby go sprzedać i może go sprzedam kiedyś tam, ale na razie nie planuję. I tutaj mamy Tomasa. Bardzo ładny jest, podoba mi się. I taka przykra historia teraz. Miałam tego Coliego z łapką w górę. Pokażę wam tutaj zdjęcia jego.
I pojechałam z nim na wakacje. Wróciłam i od tego czasu nie mam zielonego pojęcia, gdzie on jest. Szukałam go, nie mogłam go znaleźć i są dwie opcje. Albo ja go gdzieś po prostu zgubiłam, gdzieś mi wypadł, albo go zostawiłam w hotelu, nie mam pojęcia. Albo po prostu gdzieś leży w moim pokoju, w jakimś pudełku, w szafce, gdzieś na dnie schowany, ja go po prostu nie mogę znaleźć. I mam nadzieję, że jednak ta druga opcja jest prawdziwa. Nie wiem, od bardzo dawna nie mogę go znaleźć, a szkoda, bo bardzo go lubiłam. Więc no, jest mi przykro. I następnym kolim jest taki... nie należy do moich ulubionych, ale przyznam, że jest dosyć ciekawy, bo ma taki otwarty pyszczek. Więc słodziutko. I teraz wam pokażę mój ulubiony kształt, czyli jamniczki. I pierwszą jamniczką, jaką kiedykolwiek miałam, jest ta. Bardzo ją lubię. Jest w dosyć ciekawym stanie. Ma w ogóle tutaj obdarte te łapki, tu też coś jakaś popisana jest i ma obdarty nosek. Jakąś tam to jakby takie, jakąś taką dziurę małą, ale i nie widać. Bardzo mi się podoba, mam do niej taki sentyment i jest śliczna. Dalej mam tą jamniczkę i nie wiem, no jest ładna, ale nie należy do moich ulubionych. Następnie jest taka jamniczka i uważam, że jest przeurocza, ma tutaj taki nosek obdarty. Ja go w ogóle kiedyś zamalowałam, bo miałam farbę w identycznym kolorze, ale już ta farba się po prostu zmazała. I bardzo ją lubię, ma takie serduszka w oczach, bardzo, bardzo ładna. Następnie jedną z moich ukochanych jamniczek jest ta. Ma różowe oczy i ogólnie jest blondynką, że tak powiem. I bardzo mi się podoba. Następnie jest Cassie i ogólnie jest w stanie idealnym, nie ma w ogóle zdartego noska ani nic. I ma takie prześliczne śnieżynki w oczach. Śliczna jest po prostu. Dalej mamy Effie i też ją bardzo lubię, jest przepiękna. Naprawdę śliczna. Dalej mamy jedynego chłopaka z jamników. I bardzo mi się podoba. Będę musiała tutaj zamalować ten nosek na jakimś, nie wiem, czarną farbą albo czymś. I jedynie, co mi w nim trochę przeszkadza, to to, że ma te brwi. Moim zdaniem bez tych brwi wyglądałby o wiele lepiej. I ostatnim jamnikiem jest ten, jamniczka słynna 909. Ma tutaj leciutko obdarty nosek, ale to nic. Bardzo ją lubię. Bardzo, bardzo. I bardzo podobają mi się jej oczy, bo ma niebieskie oczy z takimi łyskami, kropelkami wody, nie wiem. I ogólnie jest blondynką i ma takie różowe tutaj akcenty i bardzo, bardzo ładnie wygląda, bardzo ją lubię. Było to moje w sumie takie największe marzenie, żeby ją mieć. I po chyba 2 latach ponad, jakby wiecie, jakiegoś takiego szukania jej w... no... mniejszej cenie niż chodzi, w końcu znalazłam i jest bardzo śliczna. No i ostatni kształt, którego mam najwięcej, to są short hairy. I najpierw wam pokażę tego short haira. Bardzo ją lubię, mam do niej duży sentyment, ponieważ nagrywałam z nią mój pierwszy serial Pamiętnik dwóch sióstr i większość odcinków, w sumie to prawie wszystkie odcinki, dałam na jakby filmy prywatne, więc nie możecie już ich obejrzeć. Zrobiłam to dlatego, bo po prostu te filmiki nie podobały mi się w ogóle, po prostu i w ogóle tego pet shopa, tego short haira miałam od nowości, bo kupiłam przez internet zestaw nowy, w którym właśnie ona była, więc no. I tutaj w ogóle ma jakieś brudne coś, jakieś plamki, ma obdarty nosek, ale to nic. Ogólnie to też nie mogę znaleźć jednego short haira. I tutaj wam wstawię jej zdjęcie. Po prostu nie mam kompletnie pojęcia, gdzie ona może być. Przeszukałam ogólnie wszystkie pudełka z pet shopami i nie mogłam ich znaleźć, więc albo gdzieś sobie leży, albo po prostu nie mogę jej znaleźć, nie zauważyłam jej, nie mam pojęcia. Więc no.
Dalej wam pokażę tego Shadhera, który ma takie brokatowe miejsca jakby, nie wiem jak to powiedzieć. No i też jest bardzo ładna. Dalej wam pokażę tego Shadhera, mój jedyny chłopak Shadherów też. I bardzo jest ładny. No stan jego, no to nie jest za ciekawy, ale takiego go już kupiłam, już taki był. Ale mi to nie przeszkadza. Następnie jest taki short hair. W porządku jest. Następnie wam pokażę tego short haira. I w ogóle nie mam pojęcia, co z nim zrobić, bo... ja go ogólnie to zepsułam niechcący. Niechcący go zepsułam. Bo miał jakąś taką małą plamkę i uznałam, że... bardzo dawno temu, że zmyję ją zmywaczem do paznokci. I... troszeczkę za dużo farby zeszło. I no nie wiedziałam, co z tym zrobić i po prostu po jakimś czasie on skończył tak. Chciałam go pomalować i pomalowałam go lakierem do paznokci, ale nie wygląda to dobrze, nigdy nie dokończyłam tego, więc tak sobie czeka i może kiedyś z nim coś po prostu wymyślę. Nie wam pokażę takiego short haira, który jest moim jednym z ulubionych. Po prostu ona mi idealnie pasuje na taki, wiecie, jakiś taki, na taką po prostu wredną dziewczynę. I no, jest bardzo ładna. Mam ogólnie jej powtórkę. Nie przestraszcie się, proszę. Wygląda na razie tak. Jakiś czas temu, w sensie no przed chwilą, jakąś godzinę temu, próbowałam namalować jej takie, wiecie, rzęsy, jak dużo osób robi, ale nie za dobrze się to skończyło i nie wiem czemu pomalowałam jej na czarno nosek. Chciałam zobaczyć, jak by wyglądała. Więc będę musiała to zmyć. Więc tak. Tego short haira też bardzo lubię. Ma takie prześliczne w ogóle rumieńce i jest taki szary. I bardzo, bardzo ją lubię. Śliczna jest. I tego short haira też bardzo lubię. Po prostu ona jest śliczna i ma takie niebieskie oczy i takie kreski. Takie jakby, nie wiem, rzęsy, kreski. I tutaj w ogóle na dole jest popisana, ale jak ją kupiłam, to już taka była, więc nie moja wina. I ma też obdarty nosek i myślę, czy by jej tego noska nie zamalować na czarno. I chyba tak zrobię. Dalej wam pokażę tego short haira. Bardzo go lubię. Ma tutaj jakąś w ogóle plamkę, nie wiem od czego, ale bardzo ją lubię. Niestety główka jej tak dosyć lata, ale jest okej. Bardzo ładna jest. I też mój jeden z ulubionych pet shopów, short hairów jest ten. Bardzo ją lubię, jest śliczna i jest w ogóle w stanie idealnym. I ma taką uroczą grzywkę, śliczna jest. I ostatnim short hairem jest ten. I taka ciekawostka, że kupiłam ją za 1 euro, czyli za około 4 zł. Więc bardzo mała cena. I jest w stanie idealnym, nie ma tutaj nic popisane, ani nic. I bardzo ją lubię. I śliczna. I jest ona moim najnowszym short hairem ogólnie. A kupiłam ją chyba 2 lata temu, więc dosyć dawno. Rzadko w ogóle teraz kupuję pet shopy, prawie w ogóle. Zamówiłam w ogóle w listopadzie 2 podróbki pet shopów, ale nigdy mi nie przyszły. Mamy już luty i dalej ich nie ma, więc trochę mi przykro, ale dobra, może jeszcze przyjdą, kto wie. I postanowiłam, że pokażę wam moje takie jakby ulubione pop LPS. I tak się właśnie one prezentują i to są takie moje po prostu najbardziej ulubione, ale mówię, wszystkie lubię. Więc tak, to by było na tyle. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie o łapce w górze i do zobaczenia niedługo. Pa, pa!